Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj Wam zaprezentuję trening, który jest fajnym rozwiązaniem na naukę prostych najazdów. Królową tego odcinka będzie Lenka na Arizonce. Lenka, uśmiechnij się, pomachaj. No, więc zapraszam Was do oglądania. No, w treningu młodych jeźdźców niezwykle ważne, jak chyba nie najważniejsze, jeśli chodzi o pracę skokową, o pracę w parkurze, jest nauczenie widzenia odległości i nauczenie widzenia linii prostej, co jest wbrew pozorom bardzo trudne. Możemy popatrzeć trochę na parkury różnych jeźdźców i często widać to, że te najazdy są bardzo krzywe, niedokładne, a trening polega na tym, żeby właśnie pokazać jeźdźcowi tą linię prostą. Linię prostą, już to jest niezwykle ważne, ponieważ jak my nauczymy się prowadzić konia na wprost przeszkody i dawać dogodne odległości i będziemy pilnować równego galopu, okazuje się, że odległości będą wszędzie pasować, tak? Jeśli będziemy oczywiście jeszcze pilnować tego, żeby ten galop był prawidłowy i aktywny. Zobaczcie, mamy dwie przeszkody ustawione i mamy tunele ustawione z pianek i drążków, które pozwalają nam już od pierwszego zakrętu, czyli od tego momentu, najechać w linii prostej, tak? Do środka przeszkody, czyli jeździec musi się trzymać tutaj wyraźnie linii prostej. Tam za krzyżakiem też są pianki i tutaj, słuchajcie, drugi krzyżak. Tak samo od tego zakrętu będziemy jechać, trafiać między pianki i tutaj już jesteśmy w tunelu całkowicie, ponieważ zwróćcie uwagę, tu przed samą przeszkodą odbiciem też jest zaznaczony moment odbicia i po przeszkodzie też musi jechać po linii daleko prosto. No, więc zaczynamy. Po tyłek, łokcie bardziej do siebie, Lenka, i poszerzamy. I poszerzamy. Raz, 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 tak. Dobrze. I skracaj. Tak, i wejdź sobie w półsiad. Lewe ramię wycofaj. I tutaj mamy dalej rozgrzewkę. Dobrze. I sygnał. Hops. Nie wychodź przed konia. Rozpoczynamy rozgrzewkę. Zaczniemy ze skoków z kusa. Wejdź sobie w półsiad, Lenka. Nisko ręka. Półsiad, daleko patrz. Tak, wycofuj ramiona i jedziemy po prostej. Tak, i chwilę galopu, przejście do kłusa i jeszcze raz. No, w pracy z młodymi jeźdźcami najważniejsze jest to, żeby nie zaniedbać podstaw. A podstawą jest właśnie jazda na wprost, jazda od łydki, jazda od dosiadu do lekkiej ręki. Nie uczyć tego, żeby jeździec kręcił konia tylko wodzą, tylko właśnie od początku, żeby uczył się pracować od łydki, od dosiadu i prawidłowych, prostych najazdów. A prawidłowy, prosty najazd to jest taki właśnie, jak Wam tutaj zaprezentowałam w tym treningu. Zobaczcie, takie kombinacje, ustawiamy tunel i możemy naprawdę uczyć jeźdźca linii prostej. I co najlepsze jest to, że jeździec ileś razy to powtórzy i to po prostu wejdzie w krew, będzie szukał tej linii prostej. I to jest niezwykle ważne. Ok, pogłaszcz, Lenka. I kończymy. I spokój, rytm. Nie wystawiaj jej głowy na zewnątrz. Prowadź wzrokiem. Prowadź wzrokiem. A pry, pry, pry. Nóżka. Nie przechylaj się, Lenka. Wycofaj ramiona. Tak, wycofaj ramiona, prosty koń, pamiętaj, głęboko wyjeżdżasz, tak, już sygnał, i już, pryt, 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 do kusika i galop. I spokojnie, cały czas myślisz o tym, żeby pośladki podwijać pod siebie, wyprostuj się, pryt, pryt, wycofuj ramiona, nóżka.
Tak, wycofuj ramiona i środek, środek, środek. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tylko nóżka, zobacz, ją przechyliłaś, noga i galop. Wycofuj ramiona, staraj się nie przekrzywiać do środka lęka, bo ty wpadasz ramieniem. Prowadź wzrokiem. O właśnie, daleko patrz, nie patrz w ziemię. No, spokojnie, takie tempo dobre jest. Pryt, pryt, wycofuj ramiona, równiutko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, dobrze. Spokojna łydeczka, prawe ramię wycofaj. Broda do góry, lęka, szukasz wzrokiem. Szukasz wzrokiem, linia prosta. Linia prosta. Tak. Ok. Do kłusa. I do stępa. To rozwiązanie może się wydawać niezwykle proste, ale wbrew pozorom nie jest. Mi się podoba o tyle ta kombinacja, że są postawione tylko dwie przeszkody. Tak naprawdę po ósemce, czyli jeździec nie dość, że musi się skupić na tym, żeby prowadzić konia w linii prostej, to jeszcze, żeby koń zeskakiwał na dobre nogi, bez żadnego wykrzywiania go, tylko po prostu od sygnału łydki i do siadu. I te ćwiczenie właśnie miało na celu sprowokować lękę, żeby była zdecydowanie wyprostowana, żeby wprowadziła w zakręcie konia oraz doprowadzała równym, stabilnym tempem do przeszkody i dbała o to, żeby zeskoki były na dobrą nogę. Oczywiście nie udawało się za każdym razem, żeby koń zeskoczył na dobrą nogę, ale ważne jest to, żeby jeździec czuł tą świadomość tego, że musi to poprawić przed następnym zakrętem. No i to się działo. Oczywiście względem następnych treningów będzie to wychodzić coraz lepiej i będzie jeździec czuł się coraz pewniej. Ale pamiętajcie o tym, niezwykle ważne, jak nie najważniejsze jest to, żeby umieć galopować na wprost, a to nie jest takie proste i po linii prostej do przeszkody. Tak, bardziej pośladki pod siebie. Pamiętaj, leciutka ręka, wycofujesz ramiona, półparadka, łydka i już sygnał, raz. Tak, i nóżka, poprawiamy, pryt, pryt i galop, dobrze. Nie przechylaj się, prowadź wzrokiem. Szukasz sobie linii prostej, widzisz, tu musisz się przytulić do ściany, dobrze, dobrze, równo, rytm, rytm, rytm. Tak, wycofuj ramiona, równe tempo, wycofuj ramiona. Pamiętaj, każda fula ma być przez ciebie kontrolowana. I raz, dwa, trzy i łydeczka. Raz, noga. Poprawiasz, pryt, pryt i galop. Nie przechylaj się, lęka. Uspokój łydeczkę. I równiutko. Raz, dwa, trzy. Tak, dobrze. I nóżka. Poprawiaj, pryt, pryt i galop. Dobrze, koło i przerwa. O właśnie, długa wodza, pogłaszcz w trakcie. Moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się moja propozycja treningu skokowego. Ten trening możemy na każdym poziomie zaawansowania tak naprawdę poćwiczyć i sprawdzić swoje umiejętności trafiania po linii prostej do przeszkody. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję, że jesteście, że nas oglądacie, nas odwiedzacie. A ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam serdecznie.